Miasto z miesiąca na miesiąc pięknieje. I dzięki nim to piękno odkrywają turyści i mieszkańcy. Zabrze kiedyś słynęło z produkcji węgla, teraz zamiast węgla wydobywamy z podziemi atrakcje turystyczne. Witam również naszych członków i działaczy naszego oddziału, którzy zostali zaproszeni. Mowa o członkach oddziału miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zabrzu, którzy niedawno obchodzili jubileusz 70-lecia istnienia. Oddział charakteryzuje się organizacją imprez dla młodzieży, dzieci w wieku przedszkolnym, jak również dla osób w starszych, podeszłym wieku. Jestem zadowolony z tego, że jednak jest masowość tych imprez. Jest bardzo przyjemnie, jak osoby w różnym wieku biorą udział w naszych imprezach i są zadowoleni z tego. Na uroczystości byli nie tylko obecni przedstawiciele samorządu i zabrzańscy przewodnicy, ale także przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek PTTK. My współpracujemy ze sobą, jesteśmy, można powiedzieć, skazani w jakimś sensie na siebie. Przede wszystkim to jest promocja imprez. Każde miasto ma tam swój program, ma swój plan imprez turystycznych, ma też również swoje ciekawe miejsca, które warto zwiedzać. Dlatego też my między sobą wymieniamy te doświadczenia. Jubileusz był również okazją do wręczenia zasłużonym członkom odznaczeń i dyplomów, bo to oni są najlepszą reklamą naszego miasta i regionu. Turystyka jest niezwykle ważna w mieście i cieszymy się, że mamy organizację o tak dużej tradycji. No i dzięki temu także dodatkowa grupa turystów do Zabrza przyjeżdża właśnie tymi kanałami PTTK-owskimi, jednak bardzo potężnej ogólnopolskiej organizacji. Organizacji, która tylko w Zabrzu liczy około 320 osób, które kochają swoją pracę i dysponują szeroką wiedzą. Wiedza zdobywana latami. Ja pamiętam pierwszy raz po górach zacząłem chodzić, jak miałem zaledwie kilkanaście lat. Sukcesywnie powiększałem ten obszar. Natomiast takim, powiedzmy, ostatnim etapem od kilkunastu lat to jest taka typowa turystyka postindustrialna, czyli turystyka przemysłowa tutaj na Górnym Śląsku. Bez tego to ani rusz. Mimo że jesteśmy przewodnikami doświadczonymi, nie tylko ja, ale moi koledzy, to mimo wszystko jednak do każdej wycieczki się trzeba przygotować. By kolejnym pokoleniom pokazywać uroki Górnego Śląska.